Idziemy do góry, w lewo, przez trzy schodki, ale jeszcze kilkanaście schodków chyba po prawej ręce. Pierwszy punkt naszej dzisiejszej wycieczki, jesteśmy w wąwozie Faraga. I tu mamy skrzynkę. No nawet ładny ten wąwóz. A myślałem, że będzie kicha. Dobra, koniec zabawy. Trzeba się wziąć za szukanie. Wtedy kicha, skrzynka, która miała przez 7 lat nieznalezienie, jest dalej nieznaleziona, także nie ma jej tu. Przegrzebałem trochę tego wąwozu na dole, dziurę przegrzebałem, kurde, nie ma, szkoda. Tam było gniazdo jakiegoś stwora, coś tam, więc to coś wygrzebało tą skrzynkę, zrobiło tam gniazdo. To gniazdo oczywiście już było opuszczone od kilku lat, ale skrzynkę na ktoś zobaczył na ziemi, zabrał i wyrzucił gdzieś. No nie ma, nie znalazłem. Patrzyłem, kiszka, trudno. Jedziemy dalej. Przejechaliśmy kolejny przystanek, wąwóz Kourtolio. Wąwóz ładny, droga do niego, przez niego też jest ładna. Trochę tu wieje, jest zimno, jest 18 stopni tylko. Proszę, jaki wąwóz. Bardzo ładny ten wąwóz. Wjazd do niego jest bardzo fajny. No tam dziewczyny rządzą. Pech niestety chciał, że przyjechaliśmy tu po skrzynkę, którą Saracen schował 100 lat temu. No niestety te skrzynki nie zostały. Nie poddajemy się, zdjęcie skałki. Jesteśmy przy pomniku walecznych, kawałek za tym wąwozem. No, dzisiaj jest ciężko, dwie skrzynki i dwie nieznalezienia. Teraz idziemy do trzeciej, zaraz będziemy zjeżdżać na drugą, czwartej. Trzecie podejście do trzech razy sztuka. Trzecie podejście do skrzynki. Sukces, udało się ją znaleźć przy pomniku. Skrzynka przez 5 lat nie była znaleziona. Ktoś ją podpalał. Ale ma się dobrze. No także. Także jest i jedziemy do kolejnej. Jedziemy do palmowego lasu. Lasy przy palmowym lesie. Dochodzimy na punkt widokowy do morza, jeszcze kawałek, ale jest palmowy las, proszę bardzo. Ładna plaża i palmowy las, do którego teraz wejdziemy. Idziemy dalej, po lesie palmowym. Tu mamy żółwie. Proszę, spróbuję je zbliżyć. Mrugają oczkami. Bardzo ładny miejsce. Podoba mi się w lesie palmowym. Jesteśmy w wąwozie powyżej palmowego lasu. No, spróbujemy znaleźć skrzynkę. Prawie wszystko się zgadza. Znaczy zgadza się. Mamy miejsce na kesza. Mamy dziurę, gdzie powinna być, ale jej tam nie ma. Odwracam. Skała z trapezem. Dziura. To jest to miejsce. Dziurę przegrzebałem. Nie ma tam nic. Nie było lekko, bo nie jest w wygodnej pozycji. No nie jest, no szkoda. Cztery skrzynki, trzy nieznalezienia, jedno znalezienie. A miejsce rewelacji.
teraz znamy podejście. Powiem tylko tyle, że trochę się zmachamy chyba, bo jest pod tą górę. Po tych schodach nie będzie lekko. Idziemy. Co? Siły nie ma, tak? Nie ma siły, co? Jesteśmy w połowie drogi. Chyba tak. Etap. Dobijcie mnie w bambuko. Dobra, zobaczyłem na punkcie widokowym. Ledwo żywe, ale damy radę. Wyszły te 1400 metrów w pionie i 12 km poziomy. Do pana nowego graju do banany, zaczynamy z bento. Droga jest niezła. Proszę, śmiało, idziemy. Łomatko, ty moje. To ja cię kręcę. Ej, ja się boję. Ja... Ja cię kręcę, zrobiony z kabli elektrycznych. Masko, ty moja, ja. O, ale przygoda. Ja muszę po tym pochodzić. Ty biegną, ale ja robię w gacie. No jedź, bo się boję i z tobą. Ludzie, na co mi przyszło? Te deski są popękane. Ja ważę 90 kilo, one ważą pół z tego, albo i mniej. Uch, jest. Ale to była przygoda. Wow. Niezłe. Wracamy do... Kreteńską Częstochową. Zimno dzisiaj jest, nie wiem dlaczego, bo jest 20 stopni. Wiatr jest chłodny. No zaraz ruszamy zobaczyć Kreteńską Częstochowę. Jaka stara ta świątynia. 3 euro. W Kreteńskiej Częstochowie. Troszkę mi się kojarzy z Dzikim Zachodem ten kościółek. Wejdźmy, tu można kręcić chyba. Wejdźmy do kościółka. Zwiedzamy klasztor i jest on, ma swój styl po prostu, jest taki surowy, zaniedbany, ale ciekawy. No ciągle chodzimy po tym kościółku, twierdzę, nie wiem jak to nazwać, sanktuarium, monastyrze. No jest naprawdę oryginalny, to jest jego dziedziniec.
środku jest pełno sal wystaw muzealnych. Warto tu przyjechać i pooglądać. Ciekawie. Wstęp 3 euro. Miejsce mi się podoba, jest ciekawe. No jesteśmy w skrzynce pod klasztorem. Wszystko jest zapisane. Zdobyta jako STF. No, skrzynka wiekowa, bo nie zdobyta chyba z 6 lat. Także trafiają się takie perełki. Ma się dobrze, troszkę dełko skruszało, ale dobrze jest. Miejsce ładne. Zabiorę geokleta. Tuż do niczego. Zabieramy go i ruszam drogę powrotną do dziewczyn, które czekają pod samochodem. Miejsce ładne, podobało mi się. Na dziki biwak, prawda, jest to pastwisko dla kóz, ale samochodem można sobie wjechać. Brama była otwarta. I zabiwakować. Ktoś tam ognisko palił, ale to bądź pasterzy. Bo myślę, że ktoś by się wkurzył, jakby tutaj palić trochę patyków. Patyki są tu na wagę złota. Fajne miejsce. Wracam do wozu i jedziemy już na kwaterę, bo jest za 15:07.